Co oznacza z punktu widzenia Rosjan, że Charków, Donieck, te ziemie będą mogły swobodnie ciążyć gospodarczo i kulturowo w kierunku Rosji. I fakt, że następnego dnia Rosjanie po rozmowach Kerry-Ławrow wycofują swoje oddziały z nadgranicy ukraińskiej, może oznaczać, że rząd ukraiński za chwilę się dowie, że ma przyjąć nową konstytucję. Dowie się od Amerykanów. A jak nie przyjmie, nagle się okaże, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy nie da pożyczek. I co się wtedy okaże dla polskiej polityki? Że jeżeli Rosjanie z Amerykanami się dogadają, Ukraińcy pod tym dyktatem się ugną, to jedynymi, którzy będą bronili Ukrainy na sprawie na forum międzynarodowym, będzie Polska. Sama. W sytuacji, kiedy świat poszedł zupełnie w innym kierunku. O to pytam. Uważam, że taka sytuacja nam w tej chwili grozi. Polska dyplomacja na wschodzie jest w tej sprawie nadaktywna, zdecydowanie jednostronna i stawiająca na zwycięstwo tego obozu, który w tej chwili doszedł do władzy. No tak, zdecydowanie, zresztą to widać. Każdy, kto chyba trochę myśli, to widzi, że jednak Niemcy są bardzo powściągliwi, że o Brytyjczykach czy Francuzach nie wspomnę. Niemcy są bardzo powściągliwi, widać to przede wszystkim w fakcie, że Kliczko nie wszedł do rządu ukraińskiego. On jest, można powiedzieć, tym, który reprezentuje stronę proniemiecką w sporze na Ukrainie. No jest to też naturalne ze względu na jego przeszłość. Tak. I fakt, że Kliczko nie wszedł do rządu, a to nie tyle chyba nie wszedł, co został po prostu odsunięty na bok przez Jaceniuka i inne siły na Ukrainie, od razu spowodowały, że Angela Merkel i Niemcy zaczęły nabierać sceptycyzmu poważnego co do sytuacji ukraińskiej. I polska polityka zagraniczna wyraźnie przyjęła widzenie amerykańskie. Tylko że możemy niestety, tak jak wspomniałem, stać w tej sytuacji, że Amerykanie się z Rosjanami dogadają, a my zostaniemy jako ci, którzy najgłośniej krzyczą, broniąc pozycji, które zostały już dawno przegrane i sprzedane przez wszystkich. Pewnie coś jest na rzeczy, dlatego że odnoszę wrażenie, że ostatnio jakby troszkę mniej aktywni jesteśmy w całej tej sytuacji. Sprawa ulega wyciszeniu, ale z tego, co pan mówi, rodzi się taka konkluzja, że tak naprawdę nie można urządzić przestrzeni poradzieckiej bez udziału Rosji. No to jest niemożliwe. To jest absolutnie nie. Absolutnie niemożliwe. To jest jedna rzecz. I kolejna rzecz jest taka, że wspomniał pan o tej decentralizacji. Czy nie ma niebezpieczeństwa takiego, że jednak te regiony wschodnie Ukrainy zostaną przyłączone w ten czy inny sposób do Rosji? Powiedział pan o tym gospodarczym ciążeniu i kulturowym również. No, to wszyscy wiemy, prawda? Tam partia regionów Janukowycza wygrała. Zresztą wybrała go prezydentem. To jest to fakt znany. W związku z tym, czy to nie doprowadzi, nie wiem, do upadku tego państwa? Tego państwa, które jest nam potrzebne, jak ten bufor, o którym mówiliśmy na początku. Ukraina ma bardzo poważny problem. Mianowicie należałoby sobie zadać pytanie, czy istnieje coś takiego jak naród ukraiński w naszym rozumieniu tego terminu. Odnoszę wrażenie, przykre, nie przykre, fakt stwierdzam, iż istnieją właściwie dwa narody ukraińskie. To znaczy mamy tych Ukraińców, nazwijmy to w cudzysłowie takim właściwych, to znaczy Ukraińców tych, Ukraińców. Tak, takich Ukraińców od Kijowa po polską granicę. I z drugiej strony mamy Ukraińców wschodnich, częściowo zresztą Rosjan, częściowo zrusyfikowanych, nawet mówiących w domu bardzo często po rosyjsku. I te jeden naród, można powiedzieć dwie kultury. I w moim przekonaniu Ukraina jest w stanie funkcjonować w miarę jakiejkolwiek stabilności tylko wtedy, jeżeli ten fakt zostanie uznany przez obydwie strony. To znaczy, oznacza to, że, znaczy powiem tak, Ukraina od samego swojego początku istnienia, każde kolejne wybory są tam właściwie walką o wszystko. Dlaczego? Mamy obóz pomarańczowych, obóz niebieskich, tam postacie się zmieniają, sens jest ten sam. I w zależności od tego, który obóz wygrywa, następuje zmiana polityki całej zagranicznej o 180 stopni. Ukraina jest w stanie egzystować tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli te dwa obozy są w stanie ze sobą zawrzeć konsensus co do pewnych elementów. Póki co nigdy nie były w stanie i dalej nie są. Jeżeli będą cały czas to wyglądało na zasadzie, że zwycięzca bierze wszystko i likwiduje, można powiedzieć, politycznie drugą stronę, to oznacza, że druga strona będzie miała tendencje rewolucyjne. Majdan jest skutkiem zwycięstwa niebieskich. Tendencje separatystyczne i prorosyjskie są skutkiem zwycięstwa Majdanu. Jeżeli, powiem tak, zwycięzca nie jest w stanie się wznieść na poziom myślenia o państwie. I to jest problem, bo myśli wyłącznie partyjnie w kategoriach interesu ludności i swojego regionu. Panie profesorze, no przepraszam, no ale ostatnie 10 lat nam to pokazało. Tak. Od pierwszego Majdanu
Tak. Tego sprzed 60 lat, no niestety niewiele się stało. I rewolucja na Majdanie oznacza pewien kres jednej rzeczy. Mianowicie oznacza kres demokratycznych sposobów rozwiązywania tego problemu. Poprzez wybory powszechne, bo się okazuje, że jeżeli jednej ze stron nie podoba się ta druga strona, nie waha się użyć metod pozaprawnych i metod siłowych. I w tej chwili strona przegrana, można powiedzieć wprost, wypowiada posłuszeństwo władzom centralnym, rewolucyjnym, dążąc do kraju, który uważa jakby za swojego naturalnego, już, nawet nie sojusznika, za macierz. Ale to już się dzieje. Proszę zobaczyć, co wyprawia prawy sektor i tak dalej, i tak dalej. To również, spodziewam się, będzie miało wpływ na naszą politykę, na nasz kraj, na naszą gospodarkę. Ale jeszcze szybciutko, przepraszam, że tak mówię szybciutko, ale jak zwykle rozmowa jest pasjonująca, natomiast czas nieubłagany. Nie jesteśmy w stanie jeszcze póki co tego zatrzymać, czyli czasu. Mhm. Chciałbym zapytać o tą aneksję Krymu i konsekwencje. Czy Rosja poprzestanie na tym, bo są różne głosy? To zależy od bardzo prostej rzeczy. Mianowicie, jeżeli władze centralne w Kijowie same z siebie lub też pod naciskiem układu międzynarodowego zdecydują się na wprowadzenie nowej konstytucji o charakterze federalnym, skończy się na Krymie. Jeżeli władze się nie zdecydują, będzie następowała dalsza radykalizacja i eskalacja nastrojów, ponieważ Wschód nie uzna dyktatu rewolucyjnego Zachodu. Co więcej, Ukraina w tej chwili czekają bardzo ciężkie czasy, dlatego że rząd Jaceniuka dostanie pieniądze z Międzynarodowego Funduszu Walutowego w zamian za przeprowadzenie wielu radykalnych reform. Stopa życiowa, mówiąc wprost, Ukraińca, w tej chwili połowa PKB tego, co w Polsce na mieszkańca, gwałtownie się obniży. Oligarchowie, którzy jak widzimy cały czas przejęli władzę, powiedzmy sobie brutalnie, jest duża szansa, że przejmą większą część tej pomocy zachodniej do prywatnych kieszeni. Czyli nie będzie dobrze. Czyli nie będzie dobrze. Teraz jest pytanie, co się będzie działo dalej. Mianowicie spodziewam się rozpadu obozu rządzącego na Ukrainie w tej chwili po Majdanie z jednej strony. To będzie powodowało radykalizację wschodniej Ukrainy, która będzie coraz bardziej chciała iść w kierunku Rosji, a z drugiej strony na Ukrainie tej właściwej ukraińskiej, jakbyśmy sobie ją przed chwilą nazwali, nastąpi radykalizacja i wzrost nastrojów przychylnych prawemu sektorowi. I może w pewnym momencie się okazać tak, że na scenie politycznej Ukrainy zostaną tylko siły prorosyjskie i prawy sektor z bardzo słabym, zdezintegrowanym centrum sceny politycznej, które w tej chwili rządzi. Czyli sił prozachodnich tak naprawdę być może nie być. Może nie być, tak. Co pan mówi, to tak wynika. Mało tego, może się w pewnym momencie okazać taka sytuacja, nam się w tej chwili dzisiaj jeszcze wydaje zupełnie niewyobrażalna, że przy dezintegracji rządzących cyfi Ukrainą sił, wzroście prawego sektora, nagle się okaże, że to Rosja może być jedyną siłą stabilizującą ten kraj. No właśnie, i tutaj się rodzi następne pytanie o obwód kaliningradzki, o państwa nadbałtyckie i o nasz kraj, o Polskę. Bo jak ktoś nazwał, jak gdzieś wyczytałem takie zdanie, obwód kaliningradzki to jest niezatapialny lotniskowiec. Znaczy ja powiem szczerze, ja się tutaj myślę, że Rosja się pogodziła z faktem, że ta część Europy, która weszła już do NATO, Unii Europejskiej, na trwale. Czy to też jest sztucznie podgrzewane, tak pan sądzi? Tak, znaczy jest podgrzewane z jednej strony u nas przez media, no bo można wywołać poczucie strachu, zwiększyć oglądalność, politycy się mogą przy tym ogrzeć. Ciekawość, tak. A z drugiej strony jest podgrzewane przez Rosjan z bardzo prostego powodu. Mianowicie Rosjanie w tej chwili tak, wzięli Krym, są zainteresowani ewentualnie wschodnią Ukrainą, ale chętnie podgrzewają nastroje, żeby pokazać możliwe pola ekspansji jak najszerzej i jak najdalej, z bardzo prostego powodu. Przyzwyczaili się do ludzi w Europie, że być może zagrożą Litwie, Łotwie, Estonii, może Polsce, może tam komuś innemu i tak dalej, a potem się okaże, że wzięli tylko Krym i kawałek Ukrainy. I wtedy Zachód odetnie z ulgą, a to tylko na tym się skończyło. To jest bardzo sprytna taktyka roszczeń, można powiedzieć, nieformalnych, bo tego nie robią osoby, typu tam, nie wiem, jakiś parlamentarzysta to robi, nie wiem, na Facebooku sobie wypisuje, żeby media zachodnie podchwyciły, prawda? Robi się pewną atmosferę, a potem się okazuje, że roszczenia z tak wielkich spadły dotąd i wszyscy oddychają z ulgą. To jest tak jak na egzaminie. Jak się zapowie, że będzie 80% dwój, a potem było tylko 20%, to sala oddycha z ulgą. No tak. A przecież te 20% to było całkiem sporo.
No tak, tak. No, czyli wniosek jest taki, że nie jest taki diabeł straszny, jak go malują, ale też jeszcze... Diabeł jest niezwykle inteligentny. Diabeł jest niezwykle inteligentny i też mi przychodzi do głowy taka myśl, że jest to stara metoda KGB, która zwykle po to, żeby osiągnąć swój cel, robiła bardzo wiele zamieszania, dając wiele sprzecznych informacji po to, żeby przeciwnik pogubił się, a i tak zrobili swoje. Ja nawet tutaj nie wiem, czy to jest metoda KGB, jest to po prostu bardzo... Każdy PR-owiec no, taką metodę podpowiedział. No ale mówi się, że to KGB. No i tutaj jeszcze przychodzi mi na myśl pan Żylinowski, który zaproponował... To jest jedna z inicjatyw tego typu. No więc właśnie, ale też wyczytałem i znalazłem takie zdanie, że to, czego nie wypada powiedzieć oficjelom, mówi pan Żylinowski. Że to jest badanie, sądowanie, jak daleko można się posunąć i co można z tym zrobić. Nie. Znaczy oczywiście oferta Żylinowskiego jest niepoważna. No, znaczy ona jest niepoważna. Nie dyskutujemy z tym, bo tak. Ona jest nawet niepoważna tak. W sensie politycznym dla Polski, dlatego że pomysł przeprowadzenia referendum pod Lwowem, czy Lwów chce być Polski, oczywiście wynik znamy, będzie niekorzystny. W związku z czym to nie jest tak naprawdę oferta dla Polski, to jest tylko i wyłącznie pokazanie, że zagrożenie może się przenieść z Charkowa i Doniecka bardziej na zachód. A potem się nagle okaże, że po stworzeniu napięcia chodziło tylko o kawałek. Panie profesorze, temat jest tematem rzeką, tematem, który ciągle ewoluuje i myślę, że każdy z nas, każdy z widzów, każdy z Polaków sam sobie powinien pewnie zdanie wyrabiać, słuchając jednak ludzi, którzy mają wiedzę na ten temat. Mam nadzieję, że choć trochę Państwu rozjaśniliśmy to, choć trochę ostudziliśmy nastroje te wojenno mobilizacyjne, może tak nazwijmy je. Drodzy Państwo, dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Panu Profesorowi. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia.